Bursowanie jest dla każdego, kto chce, kto chce być zdrowy, tak? Bo paradoksalnie morsy nie chorują. My mówimy, że morsowanie jest rodzajem szczepionki podawanej zewnętrznie, tak? Każdy kto morsuje, uodparnia się, nie ma kataru, nie ma kaszlu, nie łapią go jakieś takie sezonowe infekcje. Morsowanie jest zdrowe. Nie pamiętam, kiedy byłem chory, morsuję 7 albo 6 sezon. Ten piękny jest pierwszy, bo w Wiśle bardzo mi zależało, żeby można było wreszcie do Wisły wchodzić i morsować w żywej wodzie i w żywej rzece. Natomiast od kiedy morsuję, nie przypominam sobie, żebym był chory. Bo raczej jeśli jestem chory, to na pewno nie od morsowania. Sam pomysł powstał po rozmowie z działem marketingu miasta stołecznego Warszawy. Postanowiliśmy zrobić coś zimę, coś razem przedsięwziąć zimę nad Wisłą. Padło na morsowanie. I z początku robiliśmy to z dzielnicą Wisła, wspólnie taki program morsowania. W związku z tym, że była bardzo duża potrzeba, jest teraz bardzo, morsowanie jest bardzo modne, postanowiliśmy temat pociągnąć i robimy to od listopada. No i w tym miesiącu kończymy tą zabawę z morsowaniem. Dla każdego po prostu w innym wymiarze czasu. Są ludzie, którzy mogą wchodzić do wody na krócej, bo inaczej znoszą zimno. Są tacy, którzy potrzebują być dłużej w niej, żeby to zimno poczuć. Natomiast to jest absolutnie dla każdego. Oczywiście dla tych, którzy mają jakieś przeciwwskazania kardiologiczne, to oczywiście nie i krążeniowe, ale w zasadzie to jest od dzieci, które tutaj też się pojawiały, 6-7-letnie, po naprawdę ludzi emerytowanych. Morsowałem najstarszą osobą, 89-letnim, bardzo miłym panem na Liflandzkiej. Morsuj!